Witam wszystkich, nazywam się Mateusz Badziński, jak już tutaj Darek wie przedstawił. Chciałem wam powiedzieć kilka rzeczy o sztucznej inteligencji. Niestety w związku z takim małym przypadkiem, że mój laptop kilka dni temu się uszkodził, mam cudzy laptop i tą część PHP przedstawię w sposób w filmikach po prostu, które nagrałem, bo nie miałem czasu, żeby przygotować całe środowisko, żeby wam pewne rzeczy pokazać. No to zaczynając. Czy ktoś styknął się z takim tematem jak sztuczna inteligencja w PHP, w samym PHP? Okej. Są dwie osoby, super. Ja proszę od razu ciebie w takim razie o wyrozumiałość, ponieważ ja będę mówił o samych takich podstawach sztucznej inteligencji, nie o żadnych jakichś tam skomplikowanych rzeczach. Dlatego też nie będę mówił o żadnej logice rozmytej, która jest tutaj nam zupełnie niepotrzebna, o grafach albo algorytmach generycznych, ponieważ algorytmy generyczne wykorzystujemy nawet nie wiedząc o tym bardzo często w naszych aplikacjach. A przejdę do jakby kwintesencji całego tematu, czyli sieci neuronowe. Czym są sieci neuronowe? Sieci neuronowe to nic innego jak odtworzenie takiej jakby konstrukcji naszego mózgu w programie, tak? Algorytmiczna reprezentacja takiego systemu. Co ona daje? No, przede wszystkim to, że problemy, które trudno opisać w sposób algorytmiczny, w jakiś sposób ifami, nie ifami, zmiennymi i tak dalej, sztuczna inteligencja jest w stanie rozwiązać, a przynajmniej przybliżyć wynik. Niektórzy korzystają z tego, bardziej z tego przybliżyć, niektórzy korzystają bardziej z tego, że jest w stanie niealgorytmicznie pewną rzecz rozwiązać i o obydwu kwestiach dzisiaj postaram się mówić. Sieci neuronowe, jak sama nazwa wskazuje, muszą się składać z jakichś neuronów i z jakichś sieci. No i w tym momencie chciałbym przejść z wami do takiej krótkiej części teoretycznej, żeby to wszystko zrozumieć. Po krótce powiemy, w jaki sposób sieć neuronowa na podstawie jakichś tam danych wejściowych będzie w stanie określić jakiś konkretny wynik. Mamy tutaj zdjęcie, które strasznie się rozpikselizowało tutaj. Takiego neuronu, który występuje w naszym mózgu. Ma jakąś tam część komórkową i jakąś swoją tam odnogę. W reprezentacji jakby takiej PHP-owej, algorytmicznej, którą rozpisujemy w naszym programie, wygląda pokrótce w taki sposób. O co chodzi? Neuron składa się jakby z dwóch części, z sumatora i z akceptora. Czym te części są? Sumator, można również się domyślić nazwy, sumuje w jakiś sposób wejścia. Oczywiście każde wejście przemnaża przez odpowiednią wagę, o wagach będę mówił później. Następnie tą sumę tych wszystkich wartości przekazuje do akceptora. Czym jest akceptor? W związku z tym, że nasz mózg jakby nadinterpretowuje albo podinterpretowuje pewne rzeczy, tak samo zachowują się neurony w sztucznej sieci. Tak? Chodzi o to, że jeżeli mamy wartość na przykład 0,7, tak, to ona nadinterpretowuje bliżej jedynki, tak, niż to jakby my normalnie byśmy zaokrąglili do połówki. Wykorzystujemy do tego funkcję, to jest akurat przykład, funkcja sigmoidalna z jakimś tam parametrem teta i tutaj bardzo fajnie można sobie zobaczyć, w jaki sposób jest to interpretowane, tak? Na przykład 0,75 na osi x, tak? Jest zrzutowane na coś bardzo blisko jedynki, tak? Na przykład w tym wypadku, nie wiem, 0,85, coś takiego, tak? To jest akceptor. Cały taki neuron bierze udział w całej sieci. Tu jest przedstawiona ta cała logika trójwarstwowa. Jeszcze troszeczkę teorii powiem tylko, jak to tutaj jest skonstruowane. Omówię po prostu cały ten graf, tak? Mamy warstwę wyjściową. Ilość neuronów oczywiście determinowana jest przez ilość wejść, jaka sieć ma liczyć. Wyjście jest determinowane przez ilość wyjść, jaka ta sieć ma obsługiwać. No i ilość neuronów w warstwie ukrytej zawsze pozostaje zagadką. Tutaj kolega wie, że który się zajmował sieciami neuronowymi, wie, że to jest strasznie skomplikowane ustalenie tej ilości. Zwykle to jest po prostu doświadczalnie. Jeżeli nam sieć neuronowa nie odpowiada odpowiednio, to się dodaje jeden neuron i zaczyna w jakimś tam rozsądnym czasie odpowiadać. Teraz jak to działa?
tutaj już zaczynamy bardziej z teorii przechodzić do programowania. Otóż w tej akurat siatce mamy 4 wejścia. Jak to się wszystko liczy? Mamy kolejne iteracje po kolejnych warstwach. Najpierw dostajemy, wiadomo, 4 sygnały na wejściu. Pierwszy neuron, jego sumator odpowiednio mnoży to wejście razy jego wagę, przekazuje do akceptora, akceptor daje jakiś wynik i ten wynik jest przekazywany do warstwy ukrytej, tak? Jeżeli przeiterujemy sobie przez 4 neurony warstwy wejściowej, potem przez 3 neurony warstwy ukrytej i następnie przez 2 neurony warstwy wejściowej, otrzymamy konkretny wynik, tak? Jest to bardzo zagmatwane, jednakże w sposób, w jaki to się dzieje, można wytłumaczyć na bardzo prostym XOR-ze. Wszyscy chyba znają, co to jest XOR, tak? XOR czy XOR, jak różni ludzie wypowiadają. Ja zrobiłem sobie, żeby wam troszeczkę przybliżyć, ale się powiększyło. Zrobiłem XOR-a w sieci neuronowej jakby w Excelu, po to, żeby wam pokazać mniej więcej, w jaki sposób to się liczy. Tak jak widzicie, mamy 2 wejścia, tak? Ja specjalnie nie położyłem neuronu jakby na wersji wejściowej, założyłem po prostu, że jest waga 1, czyli mamy tutaj 2 wejścia, tak, i 2 neurony w warstwie ukrytej. Z czego one się składają? Tak jak mówiłem, z odpowiednich wag, tak, to jest waga dla tego neurona, to jest waga dla tego, w drugim neuronie jest dokładnie tak samo, one w tym wypadku mają takie same wagi, ale jest inny wynik sumatora z tego względu, że parametr sumatora już tam w nich się w jakiś sposób przestawił. Zaraz będziemy pokazywać, w jaki sposób się taka sieć uczy. Po funkcji aktywującej, ja akurat wykorzystałem tangens, mamy jakąś tam liczbę, widzimy już z zakresu od minus 1 do 1, akurat tutaj nie widać, że jest akurat do 1, ale no jest ona zawsze w tych ramach od minus 1 do 1. To wynika akurat z definicji tangensa, o której nie będę mówił. No i on otrzymuje jakby wyniki, ten aktywator przekazuje wyniki do warstwy wyjściowej, pojedynczego neurona, tak? Znowu mamy kolejne wagi, znowu mamy parametr sumatora i aktywator. Wartość logiczna. Tak jak widzicie, ja traktuję, że wartość logiczna jest tak, kiedy aktywator ostatniego jest większy niż 0,95, tak? Teraz jak to działa? No zobaczcie sobie. Mamy 2 wyjścia zerowe, więc XOR jest jaki? Na nie. Jeżeli sobie zmienimy, wartość logiczna się zmienia na tak. Widać, wszystkie te parametry, które są w środku aktywatorów, pozmieniały się. Tak jak sieć neuronowa się przebudowuje przy każdej iteracji, kiedy coś podajemy jej. Na wyjściu dajemy 1, zmienia się dalej na nie, tak? I jak sobie przestawimy tutaj na 0, z powrotem otrzymujemy tak, czyli XOR nam jakby działał z prostej sieci neuronowej, zbudowanej w takim prostym bardzo Excelu. Jak sieć neuronowa się uczy? Sieć neuronowa uczy się w sposób dla programistów bardzo prosty do zaimplementowania. Niestety na matematyce dyskretnej jest to dość zagmatwane. Otóż na warstwie wyjściowej na przykład mamy dostać wartość 1, a z jakichś powodów dostajemy 0,7, tak? Mamy błąd wynoszący minus 0,3 w tym wypadku, tak? Przekazujemy go do warstwy wyjściowej i zaczynamy algorytm, który się nazywa wsteczną propagacją błędów. Wsteczną dlatego, że działa jakby od tyłu, tak? Od warstwy wyjściowej propaguje błąd do tyłu. Algorytm jest bardzo prosty. Mamy błąd minus 0,3. Dzielimy go na tyle wejść, ile dany neuron ma, tak? Czyli ten pierwszy neuron ma 3 wejścia, dzielimy ten błąd na 3, dostajemy 0,1 i do każdej z wagi, która tam jest, dodajemy tą wartość. Tak dzieje się dla każdej z warstw, tak, najpierw wyjściowej, potem ukrytej, potem wejściowej. Przy takim przejściu, tak, najpierw od lewej do prawej i potem wsteczną propagacją błędów od prawej do lewej, można się domyślić, że ten błąd zaczyna się zmniejszać, ale na pewno nie będzie zerowy na samym po pierwszym przejściu. Takie przejście od lewej do prawej i od prawej do lewej nazywamy epoką. I przy uczeniu sieci neuronowych bardzo często wykonujemy nie jedną epokę, tylko wiele. Dla XOR-a to jest zwykle 10, tam 15 w niektórych algorytmach, a dla bardzo
kodowanych algorytmów, nawet są dziesiątki, tysięcy, miliony takich epok, żeby sieć neuronowa się przebudowała do takiego poziomu błędu, który nas zadowala, tak? Do czego to wykorzystujemy? Przede wszystkim do przewidywania jakichś wartości, których nie jesteśmy w stanie systemu nauczyć. Bardzo prosty przykład z, tutaj ja wymyśliłem, bo ostatnio dostaliśmy w firmie helikopter taki z Ardrona i wymyśliłem bardzo fajny przykład związany z tym. Sztuczna inteligencja sterująca takim helikopterem musiałaby brać na przykład dwa parametry. Odległość od ściany i wiatr, tak? Jeżeli zaprogramujemy mu, że nie ma wiatru i ma zbliżać się do ściany z określoną prędkością, to taka sieć się tego nauczy. Jeżeli zwiększymy wiatr, tak? I nauczymy znowu helikopter do pewnej odległości się zbliżać do ściany, to on zapamięta dla określonego wiatru. Ale co w przypadku, kiedy wiatr będzie zmienny, tak? I fami nie jesteśmy w stanie w prosty sposób tego wszystkiego zaimplementować. Wtedy z pomocą nam przychodzi właśnie sieć neuronowa, która takie wyniki jest w stanie przybliżyć. Zaczynając, ja tutaj pokazuję algorytm taki najbardziej prosty z prostych, czyli sumowanie cyfr od 0 do 9. Po lewej stronie jest tabelka, jest banalnie prosta i po prawej stronie jest wykres, który układa się w taką jakby płaszczyznę. Na kolejnym slajdzie widzimy, że część wyników została zabrana, tak? Po lewej stronie jest wzorzec, a po prawej stronie mamy jakby wynik działania sztucznej inteligencji dla każdego dokładnie z punktów. Widzimy, że sztuczna inteligencja troszeczkę się pomyliła, bo dla niej 0 plus 0 w tym wypadku to jest 2, co jest wiadomo nieprawdą, ale widać to, że ta płaszczyzna w jakiś sposób się układa, tak? Czyli na podstawie niepełnych danych jest w stanie sobie to jakoś wymyślić. Tutaj zrobiłem doświadczenie, które chciałem wam pokazać. Zostawiłem w tabeli tylko liczby parzyste, nieparzyste wszystkie usuwając. Oczywiście zero tam nie bierzemy pod uwagę przy parzystych, nieparzystych. I sztuczna inteligencja wymyśliła mi coś takiego. Bardzo fajnie to wygląda, bo sobie można od razu wyobrazić, jak właśnie z niepełnych danych możemy uzyskać dzięki sztucznej inteligencji jakąś odpowiedź na zadane pytanie. Widać, że jest karbowane w taki dość powtarzalny sposób, ale widać też, które punkty są brane pod uwagę, tak? Tutaj między 6 a 6 tam. Są jakby takimi punktami statycznymi. I ostatni przykład, który jest, że tak powiem, najczęściej brany pod uwagę, to znaczy, że mamy wartości skrajne. Tak jak w tym helikopterze, mamy wartości na przykład dla zerowego wiatru i mamy wartości dla maksymalnego wiatru, jakie jesteśmy w stanie obsłużyć, a środek jest pusty. W tym przypadku sztuczna inteligencja jest w stanie dawać nam odpowiedzi, pokrywające się z tą płaszczyzną, tak? Czyli w jakimś tam stopniu, w jakimś tam przybliżeniu akceptowalne. Ja tutaj specjalnie moje sieci neuronowe uruchamiałem tylko i wyłącznie na 100 epok, żeby widać było te krzywizny, ponieważ jak uruchamiałem iterację do 1000 czy do 2000, to sztuczna inteligencja uczyła się dokładnie na płasko, tak? Więc tutaj jest dokładność jest kwestią przyjętej przez nas ilości jakby iteracji. Teraz najczęstszy przypadek korzystania z sztucznej inteligencji w naszych obecnych czasach to jest rozpoznawanie liter. Ja niestety nie miałem swojego laptopa, który miałem fajne kilka rzeczy przygotowanych, więc sobie ukradłem materiały z C-Lab Technet. Nie wiem, czy znacie taką stronkę, czy kiedyś korzystaliście. Tam jest kilka fajnych algorytmów opisanych. I mam nadzieję, że ukradnięcie kilka literek nikt mi nie urwie głowy. Otóż, jak wygląda metodologia? Metodologia rozpoznawania liter polega na tym, żeby zrzutować dany obrazek, tak, fragment obrazku na określoną ilość bajtów. W tym wypadku tutaj autor zrzutował 5 na 8, tak, czyli mamy 35 bitów wejściowych i 24 bity wyjściowe, czyli 24 litery, które rozpoznaje ten algorytm. Przy rozpoznawaniu liter od razu możemy umówić, właściwie po to pokazuję litery, żeby umówić, w jaki sposób sztuczna inteligencja może się pomylić i dlaczego właściwie sztuczna inteligencja może się mylić. Otóż do rozpoznawania liter w takim układzie 35 wejść i 24 wyjścia zostało użyte specjalnie tylko 10 neuronów w warstwie ukrytej, po to, żeby pokazać pewien błąd. Dlaczego 10 neuronów w warstwie ukrytej? Z tego względu, że autor skryptu stwierdził, że na przykład takie 3 bity, ja tutaj pokażę palcem, to jest zazwyczaj jedna pałeczka, tak? I to jest zazwyczaj jeden, jak piszemy B,
to jest, czy to jest B, czy to jest jakaś inna literka, to zawsze jest tutaj ten brzuszek po dolnej stronie, tak? Tak samo w środku jest A, czy H, czy B, czy R, zawsze będzie miało te trzy piksele zarysowane, dlatego ta warstwa ukryta może się, że tak powiem, zmniejszyć, ale dzięki temu pojawiają się różne błędy, które tutaj zaraz prześledzimy. Sieć neuronowa uczyła się literki B, która jest narysowana w sposób poprawny, jednak po podaniu jej jakby do określenia, określiła, że to jest literka B tylko i wyłącznie na 94% skuteczności. Dlaczego? Ponieważ ta warstwa ukryta nie była w stanie się wystarczająco przebudować. Ukradliśmy jej jeden bit i zobaczcie, co się stało. Zniknęły tylko 4%, ale był w stanie dalej rozpoznać, że to jest literka B. Wyobraźcie sobie, ile osób przy pisaniu literki B nie dorysowuje tego ostatniego fragmentu, tak? Jest bardzo często przy rysowaniu dużej literki B. Ukradliśmy kolejny fragment i w tym momencie sieć neuronowa nam zwróciła wynik, mamy A na 55%. Właściwie ja też nie wiedziałbym, co to za literka. Ja bym bardziej powiedział, że to jest R, nie wiem jak wy. No ale sieć neuronowa stwierdziła w taki sam sposób. Ukradliśmy kolejny bit i zobaczcie, w tej chwili rozpoznała A na 98%. Ukradliśmy kolejny bit na górze po lewej stronie i mamy 99%. Czego nam brakuje do pełnej literki A? Właściwie dwóch bitów. Ale tutaj znowu, jak w przypadku tej literki B pełnie narysowanej, pełny wzór literki A znowu zmniejszył tą skuteczność, 98. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego tak się dzieje, że to było wszystko wpisane w PHP, tak? Znaczy, algorytm. Przepraszam. Algorytm liczący to wszystko był napisany w PHP. Czy ktoś wie, ile mamy w 32-bitowej wersji PHP liczby po przecinku? Ile możemy uzyskać? Ja wam powiem tak, spotkałem się, zależy od chyba dystrybucji, bo spotkałem się z 32 albo 25 i nie wiem, od czego to do końca zależy, możliwe, że też jakieś ograniczenia w konfigu są. Proszę? Tak, a nawet nie wiem, że się winie ustawia precyzję. W każdym razie często korzystają ludzie, którzy piszą w PHP z takich funkcji bcmul i bcdiv, nie wiem, czy wiecie, o co chodzi, czyli string na... operują na stringach, tak, które nie są ograniczone z prawej strony. Takie nieścisłości biorą się z tego, że jeżeli mamy wartości od minus 1 do 1 w sieciach neuronowych, to na pewno pojawią się pewne błędy z precyzją, tak? Jeżeli mamy 1000 iteracji i przez 1000 iteracji ten błąd będzie się cały czas zawężał, to dochodzimy po prostu do tak setnej liczby po przecinku, tysięcznej liczby po przecinku, którą próbujemy przybliżyć i w PHP to jest, generuje bardzo dużą ilość błędów. Ja mam takie przykładowe realizacje tego wszystkiego. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to ja po wykładzie będę mógł omówić i pokazać ten kod, bo nie mam wystarczająco czasu, żeby po prostu pokazać wam kod i przelecieć przez to wszystko. Teraz rzecz, która najczęściej jest mylona w sztucznej inteligencji, właściwie w sieciach neuronowych, najczęściej jest mylona z takim algorytmem, który zawsze odpowie poprawnie. Otóż przybliżanie funkcji, tak samo jak przybliżanie literki, które jest tam próbowane do rozpoznawania, przybliżanie funkcji też opiera się na jakimś przybliżeniu, tak? Czyli na jakimś błędzie. Przybliżanie funkcji często jest wykorzystywane na giełdach do przybliżania jakichś tam wartości w przeszłości. Ludzie robią realizacje, nie wiem, lotka czy jakichś różnych wartości. Zwykle to się opiera na tym, że po prostu podaje się sztucznej inteligencji na wejściu, nie wiem, 10 ostatnich danych i oczekuje się, że wymyśli jedną w przód. Oczywiście to nie jest do końca poprawne, ale w taki sposób na przykład działały pierwsze programy na Forexie, które przewidywały kwoty walut i muszę wam przyznać, że miały większą skuteczność niż metody polegające na rozwiązywaniu tego przez matematykę dyskretną. Ja w swoim założeniu chciałem przybliżyć funkcję sinus, tak? Każdy zna, właściwie to jest cosinus, przepraszam, funkcję cosinus. Na dole po prostu pokazałem wam, w jaki sposób obliczyłem sobie kolejne punkty. Zmienna max to jest oczywiście ilość maksymalnych punktów. Ja sobie wybierałem do 20. I
20 punktów na moim sprzęcie, tam nie wiem, no, był 2-gigahercowy procesor, liczyło się 6 sekund, a to był tylko i wyłącznie zwykły sinus. Teraz wyobraźcie sobie, jaką złożoność obliczeniową musiałoby mieć aplikacja, jakiś problem, na przykład przybliżania, nie wiem, KGHM-u akcji z ostatnich, nie wiem, podając ostatnie 10 lat, tak, żeby przybliżyć najbliższe. Są to ogromne moce, dlatego sztuczna inteligencja jest, tak, że tak powiem, zaniedbywana, zwłaszcza w PHP, ponieważ mamy w PHP problemy z dużą ilością iteracji, tak? Raczej jesteśmy językiem skryptowym do web aplikacji niż do obliczeń matematycznych. I co uzyskujemy? Nie mam filmiku. No to wam nie pokażę filmiku, przepraszam, ale Prezi mnie zawiodło pierwszy raz. No to muszę was przeprosić, nie pokażę wam filmiku, jak wygląda w PHP obliczanie takiej rzeczy. W każdym razie PHP sobie poradził w 90% z policzeniem funkcji sinus na moim sprzęcie przy chyba 2000 iteracji. Nie wiem, czy po takim krótkim przemówieniu i jesteście w stanie sobie wyobrazić albo wymyśleć, do czego możecie używać w własnej firmie takich algorytmów do przewidywania pewnych rzeczy. Najczęściej to jest wykorzystywane po prostu do akceptacji jakichś wniosków na podstawie niepewnych danych, tak, bo często mamy od ludzi niepełne informacje i musimy jakąś podjąć decyzję. Tak jak mówiłem, niestety nie będę w stanie pokazać jakichś tam większych kodów, które pisałem, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to ja tutaj się zawsze będę gdzieś kręcił i mogę oczywiście podyskutować na ten temat. A teraz wybaczcie, że zakończę bez pytań, ale mam gorączkę i marzę tylko o tym, żeby już gdzieś chwilę odpocząć. Ja jestem dostępny jutro przez cały dzień i jutro przez cały dzień mogę odpowiadać na wasze pytania, jeżeli jakiekolwiek będziecie mieli związane z moją prelekcją. Dziękuję bardzo.